Hej kochani, właśnie zrobiliśmy sobie, znaczy zrobiliśmy sobie, ja sobie zrobiłam małą przerwę na jakimś mopie, bo z tego co się orientuję, to za chwilę może być z tym kłopot. Zaraz zobaczymy, ile my tutaj mamy. 178 km dzieli nas od miejsca, które chcę Wam pokazać, w które chcę Was zabrać. Uwierzcie mi, że będzie czad, będzie się działo. Na razie rozłączam się, lecimy dalej. Pa! Dzień dobry, kochany. Dzień dobry. Boże, jakie jestem cudo. Piękny jestem. A tutaj? Cześć, ale masz grzywę fajną. Ma. Dzień dobry. Hej kochani, zobaczcie skąd dzisiaj dla Was nagrywam. To jest najlepsze miejsce w Polsce. A dlaczego? Zobaczcie. Zobaczcie dlaczego. Przecież to mówi samo przez siebie. Prawda? Coś mi powiesz? Nie, jednak nic nie powiesz. Nic nie powiesz. Zaraz poproszę tutaj właścicielkę Alpak, panią Martę Pietrzykowską, alpakoterapeutkę, kinoterapeutkę, żeby pokazała mi rodziców Mikiego i Kluska. Ponieważ tak, dzisiaj odwiedzam szyszyńskie holendry, hodowlę, z której pochodzą Miki i Klusek. Podelektujcie się tą chwilą. A tu zobaczcie, maleństwa. Takie maleństwo, kochane. Zobaczcie na te maleńkie noski, pyszczki. Normalnie widok taki miód na moje serce. Takie cudowne. Prawda? Taki jestem cudowny. Buziaka Wam przesłał. Oficjalnie przesłał Wam buziaka. No tu zobaczcie te wielkie, piękne oczyska. Piękne, wielkie, piękne oczyska. Cudowne. Moje są i do jazdy na stojąco, ewentualnie mój Leon. Jesteś znowu? Jesteś znowu? Jest już jakiś trochę taki... Tak jest. Siada. Brawo, pięknie kochani. Zobacz, Musia. Super. Brawo. Dobra sznurówka, pyszna sznurówka. Pyszna sznurówka, tak? Ty to jesteś normalnie cudo. A tu jakie piękne. Cudo malutkie. A tu drugie. Piękne suri. Świetne maluchy. Świetne maluchy. Dzień dobry. Dzień dobry. A tu jak nurkuje w sianie. W ogóle mu głowy nie widać, takie pyszne siano. Cudowne. Dzień dobry. Boski jesteś. Boski. Zwierzaki zajęte pysznym sianem. Słucham. Ach, podrapać się musiałem. No dobrze, już nie przeszkadzam. Już uciekam. Smacznego. Hej kochani, właśnie przedstawiam Wam mamusię Klucha.
O matko! No, klusek jest po prostu, wypisz, wymaluj, mamusia. Dzień dobry, kochana. Kuma, mama Klucha. Zaraz poszukamy tutaj jeszcze mamusi Mikiego. Tylko to już niestety o pomoc musimy poprosić panią właścicielkę Martusię. Musimy poszukać teraz mamusi Mikusia, bo to tylko Marta jest w stanie to towarzystwo ogarnąć. Bo to jest miłość, nie? Dobry miłość, dzień. Tak. Dobra, tylko oczywiście. Miłość moja jest tam. Ona na nosie ma takie plamki. Miłość. Miłość. Cześć. Boże. Miłość. Cześć, miłość. Ona teraz przecież jest w ciąży, więc może... No, no, nie będziemy jej stresować. Widzicie, zachowanie jak Miki. Miki robi dosłownie. Miłość dlatego ma najpierw dostała imię, a potem okazało się, że jest faktycznie całośna. Boże, cudownie. Cudownie. Ale normalnie Miki ma oczy po mamusi. Tak, oczy ten, mimo że ubarwienie jest inne, bo jest ciemniejszy, ale ten wyraz twarz. Kto nam nie pozwala nagrywać? Jak ta pani osobistość ma na imię? Kaliope. Kaliope, no po prostu piękne, dostojne imię. Nie można jej nie zauważyć, prawda? Cudna jesteś. Cudna jesteś, ale pokażemy twoje inne normalnie koleżanki jeszcze. Cudna to stoi tam. A no cudna jeszcze. Która? Ta Grej tam, co patrzy na nas. A no widzę. Widzę. Same fajne babki normalnie. A tak, cześć kochana. Jest jeszcze tata, tak? No tata przydałoby się jej tatę, tak. On ma Kationa, tata, on ma Greja, nie? Mhm. Ja stwierdzam, że naprawdę twoje alpaki są bardzo medialne. Mają parcie na szkło, bo co rusz mi tutaj jakiś nohal normalnie sam wchodzi w kamerę. Calineczka, ale pięknie masz na imię. Ślicznie kochana. Cudna jesteś. Czy cudna jest jedna? Mama. Aha, czyli dużo się nie pomyliłam. A to jest twojego Mikiego siostra. Miki, masz siostrę, nie wiem czy wiesz, przedstawię ci, pokażę ci. To jest córka Kationa też. Poś, dziewczyna, ależ ty jesteś piękna. No tak, bo to już ten czas, etap, kiedy... gdzie dziewczyny już są prawie na pół metru, znaczy prawie na finiszu. Na wylocie, tak? Na wylocie, to nie przeszkadzamy, wychodzimy od nich, żeby ich nie męczyć, nie stresować. Ojciec nieznany. Czekaj, kochaniutka, żebym ja cię tutaj... Tata Mikiego. Kation. Pokaż się, kolego. Pokażemy cię synusiowi. No, buziak dla synusia. Jest buziak dla synusia. Normalnie. Śliczny. Czekaj, nie przeszkadzaj nam, bo o, tak pod nagranie pójdzie w świat dla Mikusia, tak? Śliczny. Zobacz, ale zobacz, zobacz jakby. Cudowny. Gwiazdor normalnie. Ale jest śliczny. Boże, ta wyłęka to. Do jego żeśmy wszędzie też, nie? No masz same przyjemności normalnie. Same przyjemności, tak chłopaki? Kurde, jeszcze tata, ale tata... Kurde, ja nie wiem, kto jest tata. A to nie ten? To jest mroźny. Na pewno był brązowy tata. O, zdziwił się, mówi tak? Tak? Jak one pozują, Boziu. No cudownie. Wszystko przed nami. Korekta i tak dalej. Strzyża, także to wszystko jeszcze przed. Dokładnie. Wiki? Cześć, kolego. Dzień dobry. No nie, no ja stwierdzam, że po prostu alpaki od Marty i Piotra są tak przyjacielskie, że muszą się przywitać. Nie kłócić się, chłopaki, każdy będzie mógł się przedstawić. Dzień dobry.
Dzień dobry. No zobaczcie, no po prostu każdy przysyła buziaka. Poza tym głodomorem, co tam nurkuje w sianku i nie ma czasu. Zajęty chłopak, nie zwraca na nas uwagi. Masz rację, kochany, jedz, nie przeszkadzaj sobie. Kluska to właśnie nie jest Wiking, tata? Ja nie wiem właśnie. A ty miałaś papier? Ja nie, nie mam już tego papieru. No przepraszam bardzo, no zobaczcie, no po prostu nie da się tutaj chłopak, nie da się tutaj nie zauważyć. Cudowne jesteście, cudowne. O, i ten piękny Chip. Ja nigdy nie mogę zapamiętać, jak on ma na imię, ale jest boski. No jak widzicie, te alpaki są wszystkie tak przyjacielsko, fajnie nastawione, a to za sprawą tej oto kobity, pani Marty, alpakoterapeutki, kynoterapeutki, w ogóle animaloterapeutki, zooterapeutki. Już może przestanę wymieniać, bo mi za chwilę pomysłów braknie. Ale słuchajcie, jest to dziewczyna, która po prostu dokonuje rzeczy niemożliwych z alpakami. Sama mam tego doskonałą świadomość, ponieważ zobaczcie, jestem tutaj któryś raz. Mam nadzieję, że jeszcze będę nie raz. I po prostu jest to magiczne miejsce na mapie Polski, które polecam każdemu. I gwarantuję, że jak ktoś przyjedzie pierwszy raz do zagrody edukacyjnej Marty i Piotra, to po prostu padnie z wrażenia, zapraszamy, ponieważ jest to magiczne miejsce. Dokładnie. Słuchajcie, kochani, tym oto akcentem alpakami żegnamy się. Alpakami szyszyńskich cholebra. Dokładnie, jednej, polecamy wszystkim. W Polsce. Zgadza się. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce i podejrzewam, że na ziemi ci ludzie, te zwierzęta, to wszystko robi ten klimat, kochani. Hej, pa. Jak ty dostojnie idziesz, pomalutku, pięknie. Super gość jesteś. Brawo. Zobaczcie, jaka wycieczka za właścicielką. Zobaczcie. Co tu się dzieje, oho. Przecież to jest normalnie raj na ziemi. Raj na ziemi, co się tutaj wyprawia. Co, chłopaku? Piękny. Dzień dobry, bohaterze. Super. A tutaj co się dzieje, proszę bardzo. No, chłopaki znalazły sobie swoją prywatną górkę. Zaraz spróbujemy tam do nich podejść. Bo te alpaki to są bardzo fajne chłopaki. Cześć, Izo. Cześć, kochany. Cześć. Dzień dobry, Olek. Dzień dobry. Zobaczcie, kochani, gdzie jesteśmy, w jakim towarzystwie się znajdujemy dzisiaj. Tutaj, proszę bardzo, nadciągają świnki. Hej! Dzień dobry! Co mnie tutaj skubie? Kto mnie tutaj skubie? Kto próbuje mnie tu uskubać? Jak to mówią, od nadmiaru alpak głowa nie boli. O, 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 o. Akcja. Co, bohaterze? Co, bohaterze? Co tutaj takie dobre? Nie, słuchajcie, po prostu taka ilość alpak może spowodować chwilowe zaćmienie mózgu, prawda? Może spowodować. Cześć. A tu przyszedł bohater. Chodź, kochany. O matko, coś masz do powiedzenia? Co, chciałeś pogadać ze mną?
Świetny jesteś, jesteś po prostu cudo. Cudo normalnie. Piękny chłopak jesteś. Piękny chłopak. Izo, a ty co tak chodzisz? Pilnujesz wszystkiego, tak? Pilnujesz wszystkiego. Izo to jest Izo. Izo jest najlepszy. O, a tam mamy kolejne dwie sztuki. Trzy. Masakra. Masakra. Dzień dobry. A wy gdzie tutaj? A tu do świnek, do chlewika wbiła jedna. Jest i Bilbo.